Witam Państwa serdecznie w Imperium Kobiet. Dzisiejsze spotkanie jest nietuzinkowe. Jesteśmy w Książnicy Płockiej. Rozmawiać będę za chwileczkę z panią dyrektor Książnicy, panią Joanną Banasiak. Mam nadzieję, że przybliży nam i Państwu świadomość tego, jak dużo kobiet czyta. Czy lubimy czytać w Płocku? A jeżeli można zwiększyć ilość czytających kobiet, to w jaki sposób Książnica to wspomaga? Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak wygląda liczba czytających kobiet w Płocku? Czy kobiety w Płocku lubią czytać? Zdecydowanie kobiety bardziej lubią czytać niż mężczyźni, ponieważ nasza statystyka na zakończenie roku 2017 wskazuje na to, że ponad 70% czytających to są właśnie kobiety. Zatem no cóż, w tej dziedzinie też są kobiety górą po prostu. No w sumie mamy powód do radości. Oczywiście, że tak. Panie chętniej przychodzą zarówno na spotkania autorskie, które my organizujemy, czy w ogóle na jakiekolwiek wystawy, takie wydarzenia, których wiele się w Książnicy i w jej filiach dzieje, no i też są częstszymi gośćmi w naszych wypożyczalniach. A czy wynika to z tego, że literatura, którą Państwo skupiacie, jest dedykowana dla kobiet, czy niekoniecznie? Oczywiście, że mamy literaturę dla wszystkich odbiorców, bo nawet jeżeli tych panów jest niewielu, to też musimy to uszanować i dla nich są również książki kupowane. Natomiast wiadomo, że jest to tak, że to czytelnik wymusza na nas ten charakter zbiorów, które gromadzimy, konkretne tytuły, które zakupujemy. Zatem jeżeli są takie filie, gdzie tych kobiet jest przeważająca ilość, no to dla nich jest większość książek właśnie kupowana, bo one też sobie zamawiają. My też mamy taką możliwość, że wsłuchujemy się w ogóle w życzenia naszych czytelników. Można poprzez stronę internetową swoje gdzieś tam pomysły na to, co mamy kupić, do nas wysłać. Ale też są takie filie, gdzie na przykład jest dużo panów czytających książki fantasy i tam jest bardzo bogaty zbiór takich książek. Płock też nie jest dużym miastem, tak, prawda? Jeżeli chodzi o takie kwestie komunikacyjne, nie mamy takich problemów, żeby przemieścić się z jednej filii do drugiej. Jeżeli nawet w naszej, tej najbliższej, nie ma konkretnej książki, to możemy zupełnie spokojnie wypożyczyć ją gdzieś w innej dzielnicy Płocka. Jakie gatunki kobiety lubią czytać? Cóż, myślę, że wszystkie. Tak naprawdę myśmy to analizowali z różnych względów, właśnie chociażby po to, żeby taką strukturę zakupów też gdzieś sobie opracować, ale też z takiej czystej ciekawości. No bo też to od razu powiem, że uruchamiamy od tego miesiąca dyskusyjny klub książki. Myśmy do tej pory troszkę robili takie rzeczy, ale one tak nie były instytucjonalnie po prostu zorganizowane. Natomiast teraz żeśmy zarejestrowali ten klub i on właśnie 12 marca ma pierwsze swoje spotkanie. No i też chociażby pod tym kątem musieliśmy popatrzeć, co głównie czytają panie, gdyż głównie panie do tego klubu nam się zgłosiły. Więc panie czytają wszystko tak naprawdę. Książki, biografie są bardzo chętnie czytane przez panie. Jest jeszcze trochę tych pań, chociaż ta grupa się zmniejsza, miłośniczek tych wszystkich takich historii o żonach arabskich, prawda, szejków. Tak, szejków. No i o tych, które takie bardzo, bardzo szczęśliwe i dostatnie życie wiodą, ale też o tych tam siódmych z kolei żonach, które niekoniecznie może są z tego powodu szczęśliwe. Panie czytają dużo kryminałów i też lubią i zarówno kobiety, które piszą kryminały, czyli tutaj i Puzyńska, i Bonda, i Marinina, chociażby taka rosyjska, bardzo popularna autorka kryminałów, ale też lubią bardzo naszych panów, czyli i Remigiusza Mroza, i Marka Krajewskiego. Różne. Czytają powieści takie trochę może podróżnicze. Też się popularnością cieszą na przykład poradniki różnego rodzaju. Czytają też takie książki, które są aktualną lekturą ich dzieci na przykład, żeby je wspomóc w tym. No trochę tak, ale trochę żeby wspomóc właśnie swoje dzieci. Także bardzo, bardzo różnorodne książki. No i też cały czas te takie romantyczne historie, które dotyczą jakiegoś tego przysłowiowego kopciuszka, który spotyka swojego księcia, no też są w takim wielkim zainteresowaniu naszych czytelniczek. Bo to pewnie takie lekkie, zresztą z własnego doświadczenia wiem, że nawet po ciężkim tygodniu lekka literatura wskrzesza. Niekoniecznie wtedy jakieś takie mocne, powiedzmy, czy biografie, czy kwestie historyczne, ale taką książkę, która no, trochę pozwoli się zresetować po takim tygodniu właśnie, czy pracy, czy opieki gdzieś tam jak sprawowanej, no to takie książki są również mile widziane. A w jakim wieku jest największa grupa czytających kobiet?
No tak, najwięcej tych czytających kobiet mamy w takim wieku 25-44 lata. Tutaj jest najwięcej. My to też sobie w różny sposób tłumaczymy, bo oczywiście są to już takie kobiety, które skończyły studia, jeżeli je podejmowały, a dużo z nich podejmuje studia, które gdzieś tam najczęściej już założyły rodziny. No i okazuje się, że jest trochę czasu i można po prostu sięgnąć po książki. Ale też muszę powiedzieć, że z roku na rok bardzo nam wzrasta ta taka ostatnia grupa czytelników, czyli tacy powyżej 60 roku życia. Ich było w minionych latach zdecydowanie mniej. Oni stanowili taką mniej liczebną grupę. Natomiast od kilku lat tak systematycznie procentowo ich udział wśród czytelników naszej księżnicy rośnie. I nie tylko wśród czytelników, także wśród takich osób, które przychodzą na spotkania, które uczestniczą w różnych wydarzeniach przez nas proponowanych. To jest bardzo wyraźny, widoczny wzrost. Jakie przedsięwzięcia proponujecie w celu jeszcze większej grupy przychylnie nastawionych czytelników? No cóż, my wychodzimy z założenia, że wszystkie drogi prowadzą do biblioteki i tak naprawdę nie wystarczy tylko to, żeby kupować nowości, co jest oczywiście niezwykle istotne i żeby te nowe książki były na półkach, bo to też na pewno bardzo wzmaga właśnie czytelnictwo. No ale też mamy różnego rodzaju takie wydarzenia, w ogóle takie już metody sprawdzone, żeby to czytelnictwo w bardzo różnorodny sposób promować. I na przykład stwierdziliśmy w pewnym momencie, że trochę nam właśnie brakuje takich tych młodych mam. My rozumiemy, że one mają obowiązki, że gdzieś tam zupełnie nowe pojawiły się przed nimi wyzwania. I stąd na przykład taki pomysł biblioteki dla dzieci, tego popularnego Chotomka, żeby zorganizować w sobotnie przed południa taki cykl wydarzeń zatytułowany Pomysły Mam. My zapraszamy młode mamy, chociaż też przychodzi sporo młodych tatusiów razem z mamami, ze swoimi dziećmi. Dzieci są takie od 2-3 miesięcy, czyli takie pampersiaki absolutne oczywiście. Bo to jest tak, jak żeśmy rozmawiali, że trochę trzeba też tych ludzi wspomóc w tej niezwykle trudnej roli bycia rodzicem. I po pierwsze właśnie proponujemy im takie bardzo dobre, sprawdzone, bezpieczne zabawy dla tych już takich bardzo małych dzieci również, które rozwijają te dzieci, które wpływają na ich dobry rozwój, ale także przy okazji są jakieś spotkania powiedzmy z psychologiem, no i też wykładamy naszą ofertę poradników, bo mamy bardzo dużo takich poradników, które są tam czasami takie oczywiste pytania, może nie, niekoniecznie zupełnie oczywiste odpowiedzi, ale ten moment, kiedy ktoś staje rodzicem i staje przed tą niezwykle trudną swoją życiową, ale pewnie najważniejszą rolą, to jest taki, że tutaj nie ma dziwnych pytań. Te pytania są dla nich wszystkich niezwykle ważne i właśnie w książkach mogą znaleźć dużo odpowiedzi. Pewnie, że korzystają z różnych innych źródeł, ale też bardzo chętnie właśnie z takich sprawdzonych poradników, gdzieś przez takie osoby, które są już doświadczone, które mają dużą wiedzę na ten temat pisane, chętnie z tego korzystają. Poza tym to też szansa na to, żeby się bezpośrednio wymieniać swoimi spostrzeżeniami. Oczywiście te spotkania są nieocenione pod tym względem, że tych mam, tych tatusiów, tych dzieci bardzo maleńkich jest sporo. I można przy tej okazji też skorzystać z doświadczeń kogoś, kto się bawi ze swoim dzieckiem obok. No nie zawsze trzeba samemu wyważać drzwi, bo można skorzystać z tego, że ktoś już to wcześniej zrobił i pokazuje nam dobrą drogę, którą możemy podążać. I my tak naprawdę, jak już tak te dzieci do nas zaprosimy, te takie bardzo małe ze swoimi rodzicami, to już tak staramy się, żeby one już nie opuszczały murów naszej biblioteki. No i oczywiście różne inne filie także proponują różnego rodzaju zajęcia. Takie te, które są najbardziej na rodzinę, na dziecko skierowane, to jest właśnie biblioteka dla dzieci, ponieważ tam potem dla takich odrobinę starszych mamy klub małego dziecka, gdzie dzieci przychodzą ze swoimi opiekunami. I to też jest niezwykle ważne, bo po pierwsze dziecko czuje się bezpieczne. Mamy, które przychodzą, które są na tym urlopie wychowawczym, na jakichś innych formach takich opieki nad dziećmi, trochę też wyjdą z domu i zupełnie właśnie mają odrobinę relaksu. Trochę sobie porozmawiają ze znajomymi, trochę sobie prasy kolorowie poczytają, ale też mają taką okazję popatrzeć na swoje dzieci w takim zupełnie innym otoczeniu, zobaczyć, właściwie skorzystać z naszej podpowiedzi, jakie zabawy mogą z nimi w domu stosować. Takie bardzo proste. No a potem już są kolejne etapy. Potem mamy klub czytających rodzin Chce mi się, gdzie przychodzą całe rodziny, gdzie czytają książki, gdzie my potem nagradzamy tych takich najlepszych czytelników. No i, no
i wiele takich różnych innych zajęć, które także, co jest dla nas niezwykle ważne, że angażują dzieci i rodziców razem. Zresztą my widzimy, że jest takie duże zapotrzebowanie i że jest duża chęć, bo chociażby właśnie na zakończenie karnawału tradycyjnie, jak co roku w Otomku odbył się bal karnawałowy, no i było świetnie. Mama, która trzymała na ręku bardzo małe dziecko, a za rękę takie powiedzmy 3-letnie i razem z nim tam tańczyła w kółku. Ale my też na przykład wtedy trochę odciążamy takich rodziców. Dla rodziców jest na przykład pogadanka dietetyka, co mają robić, żeby same się dobrze odżywiać, żeby właśnie w pełni poczuć się taką wartościową kobietą, jak mają o swoje dzieci dbać, a w innej sali dzieci pod opieką naszych pracowników no po prostu się bawią i mają różnego rodzaju zorganizowane takie zajęcia. Z tego, co pani mówi, to strasznie dużo tego wszystkiego, takich wyciągniętych dłoni do potencjalnych czytelników. Czyli tak naprawdę trzeba popracować nad tym, żeby była większa świadomość, bo myślę, że stereotypy też wokół tego towarzyszą. Często rodzice myślą, że w bibliotece powinna być cisza, że nie można za bardzo tłumie tam gromadzić się, a to, co pani mówi, jakby pokazuje zupełnie inny obraz możliwości korzystania z takich miejsc jak biblioteki. Na pewno tak. To w starożytności była taka zasada, wchodząc do biblioteki, otwórz umysł, zamknij usta. No my niekoniecznie, tak? Ponieważ no, staramy się, żeby biblioteka była takim przyjaznym miejscem. My wychodzimy z założenia, że jeżeli, mówiąc już tak bardzo potocznie, jeżeli oswoimy tę przestrzeń biblioteki, oswoimy z nią tych młodych czytelników, to my nie mamy później takiego problemu, że dziecko zapiera się gdzieś tam mocno przed wejściem i nie chce zostać przyprowadzone do biblioteki. Wręcz odwrotnie, ponieważ praktycznie w większości naszych chwili, tam gdzie są tylko takie możliwości lokalowe, odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Zajęcia właśnie takie zorganizowane dla grup przedszkolnych, szkolnych i te dzieci potem przyprowadzają swoich rodziców. Ja tutaj byłem, w czasie ferii byłem na zajęciach, tato, idziemy, tak? Także to są bardzo dobre takie, no to myślę, że to jest dobry zwyczaj do tego, żeby sobie właśnie wychowywać czytelników. Ale to, żeby to tak nie zabrzmiało, że my tylko i wyłącznie się tymi małymi czytelnikami zajmujemy i mamami małych czytelników, my też mamy dużo ofert dla właściwie kobiet w różnym wieku. Te kobiety takie pracujące, jakkolwiek to nie zabrzmiało oczywiście, przychodzą do nas na spotkania autorskie, szczególnie wtedy, kiedy są takie no, dobre nazwiska. No, Elżbieta Herezińska na przykład zgromadziła bardzo dużo, no, szczególnie pań. Panowie też przychodzą może w takiej większej ilości niż wypożyczają książki, ale szczególnie panie przychodzą na takie spotkania, ale też przecież mamy taką bardzo, bardzo aktywną grupę seniorów, którzy uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach i na przykład dla nich tak naprawdę ja obserwuję to w ciągu ostatnich lat, że biblioteka staje się takim trzecim miejscem. To niezwykle takie popularna idea ze Stanów Zjednoczonych pochodząca właśnie tego trzeciego miejsca, że oprócz domu rodzinnego, oprócz pracy zawodowej jest to trzecie miejsce, do którego ludzie przychodzą nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że chcą. To jest takie miejsce spotkań niezobowiązujących, zupełnie takich spontanicznych. No i chyba takim najlepszym przykładem tego jest chociażby filia nasza biblioteczna numer 7. Ona się mieści przy ulicy Piaska. Dzięki temu, że udało się przy pomocy Urzędu Miasta przenieść lokalizację tej filii do takich naprawdę bardzo, bardzo dobrych warunków w chwili obecnej, to mamy tam fajną przestrzeń, którą wykorzystujemy na różnego rodzaju wystawy. I w najbliższym czasie również tam zaprosimy na wystawę. Tam po prostu amatorzy, szczególnie panie, na razie panowie się nie odważyli swoich prac prezentować w naszej filii, ale mamy właśnie panie, które prezentują swoje amatorskie, chociaż one takie są wcale nie do końca amatorskie te prace, bo jak oglądamy ich obrazy na sztalugach, to naprawdę też poważni artyści by się niektórych nie powstydzili. Ale panie zdecydowały, że wyjmą spod łóżka, wyjmą zza szafy, trochę to ryzyko podejmą i to są rewelacyjne spotkania. Z jednej strony no na pewno takie mocne dowartościowanie tych pań, które są autorkami tych prac, a z drugiej jest taka właśnie bardzo dobre spotkania. Ludzie przychodzą, bo to są sąsiedzi, to są znajomi, ktoś komuś gdzieś tam powiedział. Oczywiście my też to upowszechniamy, ale to bardzo często to jest na zasadzie takich prywatnych zupełnie kontaktów i tak po prostu chcą być ze sobą. Oglądają te obrazy, rozmawiają, wypiją filiżankę herbaty, podyskutują, refleksjami się wymienią, ktoś podejmie naraz decyzję, no dobrze, następnym razem to ja. Na przykład. To są świetne rzeczy, naprawdę i tutaj no, taka kolejna przestrzeń, którą dla kobiet otwieramy, żeby była właśnie taka możliwość, żeby bibliotekę też
pojmować jako trochę takie inne miejsce, niekoniecznie tylko tam, gdzie są półki z książkami, ale my też widzimy, że to jest taka trochę transakcja wiązana, ponieważ jak przyjdą Państwo do biblioteki, jak pooglądają, gdzieś tam pospacerują między regałami, no, zobaczą jakiś ciekawy tytuł, wyjmą książkę, wypożyczą, wyjdą z książką. No i to jest też, to jest właśnie ta taka bardzo naturalna promocja czytelnictwa. Czyli tak naprawdę wiele sfer tutaj jest zaspokojonych, nie tylko czytelnicze, takie stricte typowo, ale oprócz tego jeszcze towarzysko, sztuka bliższa sercu się może znacznie pojawić. Super, że się pojawiają takie innowacyjne metody przysposobienia czytelników. A proszę powiedzieć mi, czy łatwo jest przekonać, bo inicjatyw jest bardzo dużo, wychodząc naprzeciw czytelnika, a czy łatwo jest przekonać do czytania książek? To oczywiście bardzo różnie bywa. Łatwiej jest z tym pokoleniem, które jeszcze tak trochę we krwi ma to czytanie książek, tak? Bo takie to średnie pokolenie, starsze, to są wszystko ludzie, którzy no dobrze pamiętają te czasy, kiedy się książki po prostu popularnie czytało. Natomiast my taką dużą pracę właśnie z rodzicami prowadzimy tych małych dzieci, żeby te dzieci miały w nich wzór. Bo to jest trochę tak, że jak mała dziewczynka widzi, że mama maluje usta pomadką, no to potem za następnym razem my też widzimy, jaki jest efekt tego. Ducha do ucha, pomadka gdzieś tam na buzi tego dziecka jest. Jak mama chodzi w szpilkach, to często widzimy taki obrazek, że dziecko tam wykrzywiając te buty, ale tak, zdobyło szpilki mamy i w nich sobie tam wędruje po podłodze. Natomiast jak nie będą dzieci widziały czytających rodziców w domu, to naprawdę wszelkie nasze wysiłki no, trochę pójdą na marne. Oczywiście, że jakieś efekty odniosą, ale nie takie, jakich byśmy się spodziewali. Stąd my tak bardzo mocno zachęcamy rodziców, żeby ich dzieci miały w ich domach taki obrazek. Siedzący tata, siedząca mama i czytający. Bo dzieci się uczą poprzez naśladownictwo. Jak nie będą miały tego wzoru w domu, no to trochę potem trudno jest tylko, żeby szkoła czy biblioteka do tego zachęcała. Zatem naprawdę my no, wychodzimy właśnie z tego założenia, że najróżniejsze metody, czasami takie być może wcale nieoczywiste, które gdzieś tam do książek mają zachęcać, bo na przykład my mamy też taką inicjatywę, ponad trzech lat jest ona u nas realizowana w Książnicy Płockiej. To się nazywa Literacka Kuchnia Książnicy Płockiej. My wybieramy fragmenty takie kulinarne z rozmaitych książek, warunek, że one się właśnie musiały w książkach różnego rodzaju pojawić. No i od początku tego przedsięwzięcia towarzyszy nam Teatr Medium Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Panie przygotowują, pod kierunkiem pana Henryka Jóźwiaka, przygotowują właśnie takie no, mini inscenizacje, czytają te książki. Ostatnio żeśmy włączyli do tego, już to też takie kolejne było spotkanie, młodzież z Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości. I właśnie ostatnie spotkanie było takie, że panie czytały o kuchni wileńskiej, kuchni lwowskiej, a młodzież przygotowywała potrawy z tych kuchni. Potem się państwo wymieniali w ogóle przepisami, szukali w tych książkach, które żeśmy prezentowali, tych przepisów. No i to znowu, to gdzieś tam do książki to wszystko zmierza, a taka sytuacja zaaranżowana zupełnie nieoczywista, no, degustacja potraw lwowskich czy litewskich, ale gdzieś tam zawsze jeszcze, czy w tle, czy na pierwszym miejscu, bo różnie to bywa, no jest książka, w której się właśnie te fantastyczne przepisy znajdują i potem jak ktoś ma ochotę sobie coś tam w domu takiego samego przyrządzić, no to z tej książki wtedy korzysta. Także różne są sposoby i różne metody. Fenomenalne. A co na ten czas poleciłaby Pani do przeczytania godnego uwagi według Pani spostrzeżeń, ewentualnie tego, co Pani słyszy u swoich podopiecznych? No tak, ale to wracamy do tego, co powiedziałam wcześniej, że naprawdę są tak bardzo różne oczekiwania, niesamowicie różne. Panie mają ogromne zainteresowania, różnymi rzeczami bardzo gdzieś tam różne rzeczy je zajmują, więc trudno powiedzieć o jakiejś takiej jednej zdecydowanej lekturze. No dobrze, żeby to było coś takiego, co takie ciepło na serce przyniesie, bo biorąc pod uwagę mróz za oknem, to zawsze są dobre takie właśnie te lektury, takie, które gdzieś no, to ciepło rozprzestrzeniają. Natomiast no, widzimy też, że w związku z tym, że mamy rok niepodległości, to stulecie odzyskania niepodległości, że też się popularnością większą cieszą w tym okresie takie książki historyczne, książki pokazujące też właśnie kobiety mające swój wpływ. Myśmy też to może troszeczkę tak sprowokowali, ponieważ pierwsza wystawa, która jest taką naszą inauguracją obchodów tego roku niepodległości, no, to była wystawa Niepodległość
się z kobietą, ponieważ stwierdziliśmy, że stulecie odzyskania niepodległości, ale też mija 100 lat od uzyskania praw przez kobiety. Zatem postanowiliśmy te dwa ważne wydarzenia połączyć i stąd tak może niekonwencjonalnie, bo zawsze myślimy 11 listopada 1918 rok, no to Józef Piłsudski, prawda, i te wszystkie inne takie postacie mocnych mężczyzn. No my właśnie odwrotnie, pokazaliśmy mocne, odważne, mądre kobiety. Rzeczywiście bardzo duże zainteresowanie, na wernisażu tej wystawy było dużo osób. Też mocno przybliżyliśmy z jednej strony postać Płotczanki, bardzo dobrze znanej, ale też myślę, że cały czas tak chyba nie do końca docenionej, czyli Marceliny Rościszewskiej. No to w ogóle wyjątkowa kobieta, która tak wielki wpływ wywarła na ten właśnie dawny Płock, a z drugiej strony postać zupełnie nieznanej kobiety, bliskiej krewnej Aleksandra Macieszy, zupełnie u nas jeszcze taka postać niewyeksploatowana, jeśli chodzi o opowieści o niej. I to od razu widzimy, że jest zainteresowanie, że ludzie sięgają po te książki, które były wtedy podczas tych właśnie opowieści promowane. No i właśnie, no i w ten sposób też, tak, też możemy to robić. I też to jest kolejny taki punkt zainteresowania, właśnie te książki takie niepodległościowe, one też się dużą popularnością zaczęły w tym roku cieszyć, no ale jest to oczywiste, no bo dużo się o tym mówi, nagłaśnia się te rocznice, no też się cieszymy, że wśród naszych czytelniczek są takie świadome kobiety, które no, postanawiają właśnie wiedzieć, o czym dookoła wszyscy mówią. Bardzo fajnie. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejszy wywiad. Życzę dalszych sukcesów w podejmowanych inicjatywach. Myślę, że to jakby jest gwarantowany sukces, bo biorąc pod uwagę tak szerokie spektrum oddziaływań na Płotczanki, nie tylko Płotczanki, na społeczność, to nie może być inaczej. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo.